Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on rzekł do nich: zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że jest to Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytanie: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Dwa pytania chodzą mi po głowie, jak czytam tę Ewangelię z najbliższej niedzieli. Pierwsze to, czy Pan Jezus po ludzku zwyczajnie się nie fochnął na uczniów za to, że go wystawili? No bo tak można to nazwać. W dzisiejszym świecie byśmy tak powiedzieli, że idziemy razem, a jednak no, wystawili go, poszli sobie gdzieś indziej. A drugie pytanie to, czy nie czuł takiego trochę rozczarowania tym, że właśnie uczył tych ludzi przez 3 lata, był z nimi, pokazywał im cuda, pokazywał swoje dzieła, pokazywał, uczył ich, tak? Uczył ich w przypowieściach, a mimo to ostateczny egzamin, ostateczna próba, można powiedzieć, spaliła na panewce, bo każdy z nich się rozpierzchł i co poszli robić, łowić ryby na przykład. Gdyby Pan Jezus był człowiekiem, li tylko człowiekiem, to faktycznie moglibyśmy tak powiedzieć. Po ludzku powinien to strzelić, będzie bez sensu, po prostu krew w piach ta cała robota. Ale Pan Jezus nie jest tylko człowiekiem, jest też Bogiem. Więc ma pełną świadomość tego, co się dokonało, ma pełną świadomość tego, co się dokona. Zdawał sobie z tego sprawę, na pewno sobie musiał zdawać z tego sprawę, jak to będzie wyglądało. I wydaje mi się, że gdyby to tak nie wyglądało, to byłoby bardzo mało autentyczne. Gdyby uczniowie jak superbohaterowie przetrzymali całość ukrzyżowania, wyszli z mieczami, walczyli z arcykapłanami, w ogóle gdyby całość Ewangelii przypominała bardziej komiks amerykański niż faktycznie wydarzenia Ewangelii, to mielibyśmy dzisiaj zupełnie inny świat. I kto wie, czy mielibyśmy świat tak przemieniony przez chrześcijaństwo, jak mamy do tej pory. Jasne, że z takiej ludzkiej perspektywy możemy mieć taką świadomość czystej porażki. Ale tak naprawdę Ewangelia nie kończy się w momencie zmartwychwstania Jezusa. Nie kończy się w momencie, kiedy uczniowie spotykają Jezusa zmartwychwstałego i dokonuje się przebaczenie. Tak za niedługo będziemy słuchali tej Ewangelii, która będzie mówiła o powtórnym wyborze Piotra. Nie, Ewangelia się wypełnia do końca życia. I to jest gdzieś sens tego wszystkiego. Bo święty Piotr, który zarzekał się, że będzie z Jezusem Chrystusem, który potem się go wyparł, który później zobaczył zmartwychwstałego, który potem został przez niego powtórnie wybrany, który usłyszał te słowa: paś owce moje, finalnie będąc w Rzymie próbuje uciec przed ukrzyżowaniem i przed prześladowaniem. Więc po tych wszystkich latach, dziesiątkach lat, kiedy głosił Ewangelię, kiedy znosił pewne rzeczy, kiedy świadczył o Jezusie Chrystusie,
I tak chce uciec. Znamy historię, chociażby Sienkiewicz nam ją przytacza. Bardzo obrazowo to jest gdzieś to wyobrażenie, ale to pytanie, nie? Piotrze, gdzie idziesz? Panie, ja idę z Rzymu, nie? A ty, Panie, gdzie idziesz? Quo vadis, Domine, nie? Idę do Rzymu, tam umrzeć po raz drugi. Skoro Ty nie chcesz, możemy sobie tak dopowiadać w głowie. Nie? Więc no, niestety człowiek jest, no, jest istotą kruchą, jest istotą, która zawodzi, jest istotą, która bardzo często no, wysypuje się, tak możemy powiedzieć kolokwialnie, w ważnych momentach. Ale Bóg, znając nas i wiedząc, że jesteśmy tak słabi, daje nam cały czas możliwość. Możemy tę możliwość wykorzystywać w sposób bezczelny, tak naciągać to Boże miłosierdzie, ale możemy stawać w prawdzie przed Panem Bogiem. W dzienniczku świętej Faustyny jest taki bardzo poruszający mnie fragment, który gdzieś chodzi za mną od dłuższego czasu. 4 dni po ślubach wieczystych święta Faustyna wchodzi do kaplicy na adorację i ukazuje jej się Pan Jezus, ubiczowany, umęczony, taki, no właśnie powiedzmy kolokwialnie znowu, taki zmasakrowany, niepodobny do człowieka. I mówi do niej, popatrz, Faustyna kogoś poślubiła. A ona wtedy mówi, Panie, takiego kocham Cię najbardziej. Bo gdybyś ukazał mi się taki w chwale, w glorii, w tym całym pięknie, to bałabym się do Ciebie podejść. A jak jesteś taki nędzny, to ja wiem, że jesteś najbliższy mojej nędzy wtedy. I no, to jest gdzieś ta myśl i ta przepiękna pedagogia Pana Boga. On wie, że my nie będziemy nigdy idealni. Nie będziemy bez grzechu. Papież Franciszek mówi, chrześcijanin to nie jest ten, który nie ma grzechu. Ale chrześcijanin to jest ten, który nie trwa w grzechu. Ja się nie mogę zdziwić sobie, że jestem grzesznikiem. Bo mój grzech jest bardzo mocno wryty gdzieś tam w moją naturę, bo moja natura jest bardzo mocno skażona grzechem, ale ja nie mogę się zgadzać na ten grzech. Nie mogę się przyzwyczajać do grzechu. Bóg daje mi takie narzędzia i daje mi takie możliwości i daje mi taką świadomość, że ja z tym grzechem chcę nieustannie walczyć. Skoro ojciec Pelanowski porównuje bardzo często taką nieustanną walkę z grzechem do szlifowania szlachetnego kamienia. Mówi, nie wystarczy, że wydobędę jakiś tam rubin, przetrę go o koszulkę i on już staje się przepięknym klejnotem. No nie. Trzeba bardzo dużo mozolnej pracy, dokładnej, wręcz chirurgicznej precyzji przy szlifowaniu, oszlifowywaniu odpowiednich krawędzi tego kamienia. Dziesiątki, setki, tysiące razy trzeba przez tą szlifierkę ten kamień przetrzeć, żeby on nabrał odpowiednią płaszczyznę, żeby on nabrał odpowiedni połysk, żeby to światło się w nim odpowiednio załamywało. Żeby diament mógł stać się brylantem, trzeba naprawdę dużo czasu. Trzeba bardzo twardych materiałów, które będą go zeszlifowywały. I my potrafimy przez całe nasze życie upadać w ten sam grzech i powstawać z tego samego grzechu. Tylko pytanie jest, czy ja faktycznie w tym powstawaniu z tego grzechu mam świadomość tego, że chcę być bliżej Jezusa Chrystusa, czy robię to tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia. I właśnie ojciec Pelanowski mówi, może kiedyś, może dopiero na końcu czasów, kiedy stanę powtórnie przed Jezusem Chrystusem, kiedy stanę na sądzie, okaże się, że to moje życie jest faktycznie przepięknym diamentem. Nie dlatego, że dokonałem niesamowitych rzeczy w swoim życiu, bo zorganizowałem jakieś potężne akcje humanitarne, bo zrobiłem nie wiadomo co. Nie, bo byłem zwykłym, prostym człowiekiem, który był otwarty na drugiego, który podnosił się codziennie ze swoich grzechów i który w codziennych wyborach był bezkompromisowy, w takim sensie, że bezkompromisowo szedł za tym, co mówi Ewangelia. I to życie może być dużo piękniejsze niż nie wiadomo jakiego życia, nie wiadomo jakiego celebryty. Z tym, że to życie, o którym ojciec mówi, właśnie takie bezkompromisowe, o którym mówi Ewangelia, właśnie ta bezkompromisowość może sprawia, że dla ludzi jest to trudne, a jeżeli coś jest trudne, to nie jest piękne. To przynajmniej w pierwszej fazie nie jest piękne. W pierwszej fazie kojarzy się właśnie z wyrzeczeniem. W pierwszej fazie kojarzy się zazwyczaj z jakimś poświęceniem samego siebie, odmówieniem sobie wielu rzeczy.
No jest na pewno wymagające. Ale, no pani redaktor, no nie oszukujmy się, to co wymagające jest piękne. Tylko, że na początku tego nie widać. Oczywiście, że tak. To jest tak jak kobieta, która jest w stanie błogosławionym. Ona musi masę rzeczy przecierpieć. Tak, nudności, niedostosowania, zmiany ciała, można by wymieniać, tak, bezsenność, jakieś tam inne rzeczy. Potem, kiedy przychodzi moment porodu, który jest bólem niesamowitym, ale kiedy trafia jej na ręce to życie, to dziecko, to ono rekompensuje tak naprawdę wszystko. I potem dalej są problemy, tak? Bo trzeba się tym dzieckiem zajmować, bo trzeba wstawać w nocy, trzeba coś tam robić, przewijać i tak dalej. To też nie są najpiękniejsze momenty w życiu. A jednak one przynoszą później to piękno, które jest, nie jest pięknem wyrażalnym, nie jest pięknem, które da się zmierzyć. I wydaje mi się, że tu jest ta cała sprawa. Że Pan Jezus, nawet kiedy daje nam modlitwę, nawet kiedy mówi, jakbyśmy tak analizowali Stary Testament, słynna kraina mlekiem i miodem płynąca, Pan Bóg nie wprowadził Izraelitów do ziemi, gdzie zresztą kto był w Palestynie, to wie, że ta ziemia to nie jest nie wiadomo co. Nie, wprowadził ich do krainy mlekiem i miodem płynącej, czyli w tamtej mentalności, do krainy, która zabezpieczała podstawowe potrzeby bytowe. Nie chodziło o to, żeby samo spadało z nieba. Bo przez to Izraelici już przechodzili. To im się znudziła manna i przepiórki. Nie? Dostali krainę, gdzie sami musieli pracować, ale, jakby to powiedzieć, zarabiali na swoje utrzymanie w wystarczającym stopniu. Kiedy modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, prosimy chleba naszego powszedniego, bo chcemy tego, co jest nam potrzebne do życia. Pan Jezus pokazuje nam, że życie nie ma być nie wiadomo czym. Życie ma być proste, ale oddane Panu Bogu. Ma być proste, ale piękne, ale szczere. No, najpiękniejsze jest to, co jest najprostsze, tak naprawdę. Gdzieś, kiedy spoglądamy na świat dookoła, to rzeczywiście serce rośnie, kiedy widzimy te proste krajobrazy, na przykład proste krajobrazy, ale one mają w sobie coś takiego pociągającego. Góry, morze, jeziora, lasy, przepiękne pola. No, to są momenty, kiedy tu nie widzimy nic nadzwyczajnego, można by tak powiedzieć, a jednak tam jest ukryte to piękno. Proste, ale konkretne. I kiedy słuchamy tej dzisiejszej Ewangelii, tej Ewangelii z najbliższej niedzieli, o tych uczniach, którzy właśnie tacy zrezygnowani i załamani, wracają do swoich pierwotnych zajęć. Idą łowić ryby, bo co mają robić? I tam ich spotyka Jezus. Nie spotyka ich w świątyni. Nie objawia im się w świątyni, w chwale, w glorii, w tym wszystkim, nie. Spotyka ich i objawia im się w tym miejscu, gdzie oni żyją i pracują. W tym miejscu, gdzie wracają. I Jezus im pokazuje tu. Tu Cię chcę spotkać. Twoje życie duchowe. Ksiądz Krzysztof Wąs bardzo pięknie o tym mówi. Duchowość to nie jest towar luksusowy. To jest podstawa naszego życia. To jest coś, do czego każdy ma prawo, a wręcz nawet obowiązek. Do tego życia z Panem Bogiem, do tego codziennego wyboru Jezusa Chrystusa, do tego codziennego życia z Nim. W tym miejscu, gdzie jest. Nasz założyciel, święty Alfons, mówił: masz być święty tam, gdzie żyjesz. Sprzątaczka jako sprzątaczka, sklepikarz jako sklepikarz, fryzjer jako fryzjer, dyrektor jako dyrektor, żeglarz jako żeglarz, generał jako generał. To jest twoje życie, to jest twoje powołanie i w tym powołaniu masz być święty. Bo my często mamy tak właśnie, że gdybym był, to bym był bardziej święty, to bym był bliżej Kościoła, to by mi obowiązki pozwalały. Nie do końca tak jest. Pan Jezus przychodzi do nas zmartwychwstały, tam gdzie jesteśmy i tam gdzie żyjemy. I tam gdzie jesteśmy i tam gdzie żyjemy mówi do nas codziennie: pójdź za mną.